zabójstw, morderstwo — pisnął rozpaczliwie. — Będzie, jeśli nie zrobisz tego, co się do ciebie mówi. Odrzekł sucho Porta i zaczął ciągnąć obcęgami. Złapałem uchwyt na pocisku drugimi i ciągnąłem w przeciwną stronę. Porta wytężał wszystkie siły, podczas gdy orzeł rozpaczliwie starał się trzymać pocisk nieruchomo. Porta stękał i pot spływał mu po twarzy. Nie z lęku, lecz z wysiłku. Jeśli zacznie syczeć, dawajcie dęba ze wszystkich cholernych sił, albo zaczniemy podziwiać widoki z samego księżyca. Wypuścił obcęgi, splunął sobie na dłonie i chwycił ponownie. Chciałbym spotkać faceta, który to dokręcił. Miałbym mu coś do powiedzenia. Pchnął swój żółty cylinder na tył głowy i zerknął na orła, który był biały jak prześcieradło. Wygodnie ci, Stahlschmidt? Orzeł zaukał. Przeklęty niech będzie dzień, w którym wylądowałem w tej zasranej kompanii. Teraz się ruszyło, wykrzyknął triumfalnie Porta i zakręcił obcęgami. Usunąwszy szczyt pocisku, ukląkł i zajrzał do środka, a potem wsadził tam rękę. Oczekiwałem, że to diabelstwo wybuchnie lada moment. Nikt normalny nie rozbrajałby pocisku w ten sposób, chyba że był zmęczony życiem. Orzeł zagryzł wargi do krwi. Oczy wychodziły mu z orbit. Wyglądał jak chora kura. Gdzie u diabła jest zapalnik? Zaklął Porta, wsadziwszy do pocisku rękę aż po pachę. Nie rozumiem z tego ani pierdnięcia. Tu w środku jest mnóstwo kółek i osiek. A teraz to zaczyna tykać. — Słuchajcie. — To zapalnik czasowy! — wrzasnął rozpaczliwie orzeł. Porta zapalił zapalniczkę, by lepiej widzieć. Dostałem gęsiej skórki na całym ciele. — Och, zamknij się! — zawołał zdumiony Porta. — Tu w środku jest dziwaczna masa gówna i wszystko się rusza, jak flaki budzika. Orzeł wydał ochrypły wrzask, zeskoczył z pocisku i wziął nogi za pas. Porta był zbyt zajęty interesującym pociskiem, by to zauważyć. Wyciągnął ze środka kawałek azbestu, za nim rurkę, która wyglądała na szklaną, zaś pocisk zaczął gwizdać jak czajnik. Ogarnęła mnie panika, cisnąłem na ziemię moje obcęgi i pobiegłem, lądując w leju o 20 metrów dalej. Spojrzałem do tyłu w stronę wielkiego pocisku. Ujrzałem cylinder Porty unoszący się i opadający jak rączka pompy. Minęło 5 minut, a potem przywołał mnie gestem. — Chodź tu i pomóż, ty worku strachu. Wyciągnąłem z niego mechanizm zegarowy. Lękliwie popełzłem z powrotem. Orzeł znikł. Przed Portą leżał stos śrub i kółek. Z wielką, dziwaczną wesołością zaczęliśmy obaj dalej rozmontowywać pocisk. — Dziwny model — orzekł ze zdziwieniem Porta. — Nie mogę znaleźć zapalnika, musi gdzieś tu być. — Myślisz, że on nadal może wybuchnąć? — zapytałem z obawą. — Musi być zdolny do tego — stwierdził Porta. — Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi, póki nie weźmiemy całej miedzi. W chwili, gdy Porta oznajmił, że jest zadowolony, przed nami leżał imponujący stos żółtego metalu. Jego ostatni numer polegał na położeniu się plackiem obok pocisku i przyciśnięciu do niego ucha. Teraz znowu tyka, oznajmił. Czy nie powinniśmy spróbować rozebrać go całkowicie, abyśmy mieli pojęcie, jak to działa? Jeśli tego nie zrobimy, w przyszłości może być trochę niebezpiecznie. Chodźże na litość boską, wrzasnąłem do głębi przerażony i pobiegłem tak szybko, jak zdołałem. Wkrótce potem Porta truchcikiem podążył za mną, przygięty ciężarem miedzi. Ledwie mnie dogonił, teren jakby podniósł się do nieba, a ściana powietrza obaliła mnie na ziemię. Nasz przyjaciel wybuchł. Porta pełzał w kółko, szukając swego cylindra. Znalazł go za jakimiś spalonymi krzakami. Odłamek przebił go na wylot, zrywając wstążkę w liście dębowe oraz kokardę. Orzeł leżał na dnie głębokiego krateru i płakał. Był okropnie wstrząśnięty. Ujrzawszy nas, wpadł w absolutny szał. Musieliśmy dać mu po głowie łopatką. Z drugiej kompanii pozostało tylko 40 ludzi, którymi dowodził jedyny pozostały przy życiu podoficer. Trzecia kompania została zmieciona całkowicie. Czwarta kompania składała się teraz z 7 ludzi, z których 4 było ciężko rannych. Dowódca kompanii, 18-letni lejtnant, siedział w kącie okopu z olbrzymim, zakrwawionym bandażem wokół brzucha.
Jak leci, herr Leutnant? Zapytał Porta we właściwy sobie swobodny i spokojny sposób. Leutnant próbował się uśmiechnąć. Poklepał leżący obok niego karabin maszynowy i powiedział: jesteśmy gotowi na ich przyjęcie, gdy przyjdą zasrańcy. Będą wiedzieli, że tu jesteśmy. W miejscu, które powinno być pozycją pierwszej kompanii, znaleźliśmy tuzin luf karabinów maszynowych wystających z ziemi i stos krwawych brył. To było wszystko, co pozostało z pierwszej kompanii. Z liczącego 700 ludzi batalionu pozostało tylko 117. Wtedy przybyły rezerwy, biegnąc ścieżką zdrowia, którą był ów wąwóz śmierci. Pociski nadal orały klasztor. Kolumna amunicyjna na wijącej się drodze dojazdowej otrzymała trafienie bezpośrednie i kawałki ciał ludzkich oraz ciężarówek, ziemi, kamieni i żelaza zaczęły padać jak deszcz ze wszystkich stron. Znikały bataliony i pułki, pojawiały się nowe. Wśród nas nie było nikogo, kto nie odniósłby jakiejś rany, ale odwożono tylko umierających. Gefreiter Knut poszedł do polowego punktu opatrunkowego z trzema palcami odstrzelonymi z dłoni, ale lekarz wykopał go. Nie miał czasu na drobne uszkodzenia. Musiała być to co najmniej cała ręka. Wkrótce po wschodzie słońca przerwano ostrzał. Święta Góra leżała otulona żółtym, trującym dymem. Nasłuchiwaliśmy. Dźwięk podobny do fletu, jakiego jeszcze nigdy nie słyszeliśmy. Nowy rodzaj pocisku? Major spadochroniarzy naciągnął na głowę swą maskę. Gaz! Gaz! Ostrzegawczy krzyk podawano sobie z ust do ust. Pociski wybuchały z jakimś dziwnym puknięciem i wylewała się z nich zielonawo-żółta mgła. Zaczęliśmy kaszleć. Oparkło płuca, bolały nas gardła. Czuliśmy, że się dusimy, piekły nas oczy. Jeden, może dwóch straciło głowę i rzuciło się w przepaść. Gaz, gaz, przekazywano alarm od Leja po pocisku do Leja. Zerwaliśmy hełmy i naciągnęli sobie maski na twarze. Szkła zaparowały, oślepiając nas. Pociliśmy się, czuliśmy, jak żelazna ręka strachu ściska nas za gardła. Teraz na końcach naszych karabinów błysnęły bagnety. Byliśmy gotowi do desperackiej walki. Dzień zmienił się w noc. Wyglądaliśmy koszmarnie w naszych czarnych maskach na twarzach. Nie był to gaz, lecz pociski dymowe. Też wystarczająco koszmarne. Wielu ludzi zostało uduszonych tą niewinną zasłoną dymową. Wtedy nadeszli, pewni zwycięstwa. Pierwsze, co usłyszeliśmy, to był śmiercionośny grzechot gąsienic czołgowych. Z dymu wynurzyły się, kołysząc się, całe ich ławice. Ich wielkie ryje zanurzały się w lejach po pociskach, a potem z wysiłkiem gramoliły się po prawie pionowych zboczach. Klekoczące stalowe gąsienice miażdżyły zarówno martwych, jak rannych. Mieli otwarte włazy. Dowódcy stali wyprostowani w wieżyczkach, rozglądając się za ofiarami w zielonkawo-żółtym, jadowitym dymie, pewni zwycięstwa. Idźcie do piekła, szwaby. Oto jesteśmy z naszymi Shermanami. Oddali salwę ze wszystkich armat i zasypali teren gradem pocisków swych karabinów maszynowych. Ich miotacze ognia jednym splunięciem wykończyły kompanię grenadierów, którzy skamieniali ze strachu, stali przyciśnięci do ściany skalnej. Ale nie wzięli pod uwagę nas, czołgistów, w naszej nowej roli piechurów. Nie mogli nas wstrząsnąć grzechotem swych gąsienic. My wiedzieliśmy, jak się tępi takie robactwo. Hajde ruchem przed ramienia rozstawił nóżki swego KM-u na pozycji, nastawił celownik. My zdjęliśmy zakrętki granatów ręcznych i wsadziliśmy je za pasy trzonkami w górę. Kółka zapalników wyciągnęliśmy zębami. Ryczące stalowe potwory były już całkiem blisko. Teraz zaczniemy się mścić za tysiące pocisków, jakie rzucali nam na głowy. Nadbiegł mały z wiązkami granatów pod każdą pachą. W prawej dłoni trzymał minę talerzową. Zatrzymał się o parę metrów przed Shermanem, ugiął kolana i cisnął minę. Otarła się o twarz młodego dowódcy w wieżyczce. Straszliwa eksplozja. Dowódca został wyrzucony ze swego miejsca wysoko w powietrze. Wielki czołg fiknął koziołka i leżał na plecach, dziko mieląc powietrze gąsienicami. Mały już działał przy następnym.
Porta zawisł na armacie innego, wrzucił dwa odbezpieczone granaty do lufy, a potem stoczył się. Czołg przejechał nad nim, ale Porta znał trik polegający na położeniu się płasko na ziemi, więc nie został nawet muśnięty. W chwilę później już siedział na tylnej platformie kolejnego czołgu. Hajde zajął pozycję między rolkami wypalonego czołgu, osłaniając nas ogniem karabinu maszynowego. Amerykanie zatrzymali się. Nie rozumieli, co się dzieje, gdy ich załogi jeden po drugim zmieniały się w stosy pogrzebowe. Allah el Akbar! Znów rozległ się okrzyk bojowy legionisty. Vive la Légion! Wyciągnął dowódcę czołgu z wieżyczki i na jego miejsce wrzucił granaty ręczne. Złapałem minę talerzową i rzuciłem nią w najbliższego Shermana. Zaczepiła się o gąsienicę i tam zawisła. Wybuch odrzucił mnie do tyłu pod inny płonący czołg, gdzie leżały dwa zwęglone ciała. Wstać, znowu naprzód, kolejna mina. W chwilę później walczyliśmy wręcz, dziki, bezlitosny mord. Oderwana wieżyczka czołgu z hukiem wylądowała wśród nas. We włazie tkwiła jeszcze połowa dowódcy czołgu. Armata kręciła się w kółko jak bąk, krwawe strzępy ciał. Mike jak burza biegł pod górę z pistoletem w jednej ręce i mieczem samurajskim w drugiej. Do mnie i za mną! Ryknął. Spadochroniarze, piechurzy, grenadierzy, artylerzyści, noszowi, artylerzyści czołgowi oraz jeden kapelan podążyli za wrzeszczącym majorem z samurajskim mieczem. Dogonili go legionista, Porta i Mały. Mieli ze sobą orła. Biegł z gołą głową, zgubiwszy hełm. Jego nogi migały w szalonym pędzie. Musiał po prostu zwariować, ale walczył jak lew. Miał jeden z nowych, automatycznych karabinów angielskich z bagnetem na końcu, który wbijał we wszystko, co stanęło mu na drodze. Kilku Hindusów podniosło ręce do góry. Byli w turbanach. W chwilę później kręcili się w miejscu jak żywe pochodnie. Hajde dziko wrzeszczał, podniósł miotacz ognia poległego szturmowca. W dowództwie dywizji panował dziki zamęt. Oficer łącznikowy zalany krwią stał przed jednookim i jego szefem sztabu meldując o sytuacji. Większość kompanii została zmieciona, herr generalmajor. Wszystkie nasze pozycje zrównane z ziemią. Wszystkie baterie zmuszone do milczenia. Wszystkie kontakty zerwane, ale wszędzie walczymy. Wszystko zniszczone, a jednak walczą. Kto u diabła toczy tę walkę? Wrzasnął histerycznie jednooki. Jak u diabła mam dowodzić dywizją, która nie istnieje? Zadzwonił telefon. Był to wysunięty obserwator artyleryjski w klasztorze. Herr General, duże jednostki czołgów atakują z północnego wschodu i z południa. Nie dysponujemy żadnymi działami przeciwpancernymi. Na litość boską przyślijcie posiłki! Histeryczne łkanie zakończyło rozmowę, gdy nieszczęsnemu artylerzyście puściły nerwy. Jednooki skoczył do wielkiej mapy na ścianie. Plunął na nią. Znikąd pomocy. Wszystko było ogarnięte zamętem. Wrzasnął na adiutanta, który stał trzymając w każdej dłoni telefon. Na co u diabła tak się gapisz, Miller? Wyciągnij palce z dupy i niech to całe gówno na tyłach ruszy się. Ruszyć rezerwy, żądam posiłków. Wszyscy kucharze, wszyscy sanitariusze. Opróżnić punkty opatrunkowe, odebrać im kule i dać w zamian karabiny. To nie jest czas, by sobie pierdzieć w szpitalu. Mapy sytuacyjne zostały zmiecione ze stołu i podeptane brudnymi butami. Mapy były już bezużyteczne. Była to uwertura do Danse Macabre śmierci. Wysłano oficerów łącznikowych. Jednooki zagroził im sądem polowym, jeśli tam się nie dostaną. Zabraniam wam dać się zabić! Wrzasnął. Ciężko ranny lejtnant, słaniając się na nogach, wszedł do środka i upadł. Zanim umarł, zdołał wyjąkać: Herr General, czwarta kompania zniszczona, walka trwa. Shermany zatrzymane walką przed naszymi pozycjami. Jednooki walnął swą grubą laską w stół i chwycił martwego oficera za kołnierz. Odpowiedz mi, człowieku, zanim umrzesz. Jakie pozycje? Kto walczy? Ale głowa rannego opadła bez życia w tył i na ręce generała polała się z niej krew. Jednooki odrzucił martwego osiemnastolatka na bok. Umieranie w taki sposób powinno być karane, zaklął. Cisnął pistoletem w hauptmana, wrzeszcząc: nie stój tam gapiąc się, daj mi meldunki sytuacyjne z kompanii. Chcę wiedzieć, co to są za sakramenckie widma, które nadal walczą.
Taki sam szaleńczy bałagan panował w dowództwie po drugiej stronie. Amerykanie i Nowozelandczycy atakowali pod dowództwem upartego generała Freyberga. Na jego rozkaz klasztor został zrównany z ziemią. Chciał swego własnego Verdun i miał go. Gdy usłyszał, na jaki opór napotykają czołgi i reszta wojska, cisnął swój hełm na podłogę. Niemożliwe! Zaryczał. Tam na górze nie może być nikogo żywego. Musiało wam się przywidzieć. To musiały być duchy. Jeśli tak, w każdym razie były to duchy uzbrojone w karabiny maszynowe i miotacze ognia. Zostały rzucone nowe jednostki i bezlitośnie wykrwawione przed resztkami tego niegdyś przepięknego klasztoru. Wijącą się drogą podeszły ryczące czołgi brytyjskie. Do ich wieżyczek, jak winne grona, wisieli przyczepieni szkoccy piechurzy. Zostali z nich zgoleni wściekłym ogniem karabinów maszynowych. Żołnierze w zakrwawionych szmatach ciskali miny pod wrażliwe brzuchy czołgów. Generał Freyberg przysiągł na Biblię, że weźmie ten klasztor bez względu na koszty. Wysłano do walki świeże oddziały. Szkotów, Walijczyków, chłopców z Teksasu, zbieraczy bawełny z Alabamy, Australijczyków, Nowozelandczyków, wojowników z gór Maroka, Hindusów w turbanach, melancholijnych czarnych z nadbrzegów Konga, chętnych do walki Japończyków, a na ich czele polską dywizję żądną zemsty. Płakali, ryczeli, przeklinali, padali i przewracali się w piekielnym ogniu karabinów maszynowych, bili się z powietrzem, nie było pozycji, a przecież z nimi walczono. Czołgi uwięzły. Ich mapy, sporządzone na podstawie zdjęć lotniczych, były bezużyteczne. Ich własna artyleria zmieniła wszystko. Tam, gdzie przed 3 dniami była droga lub ścieżka, teren był nie do przejścia, zasłany skałami. Leżeliśmy w ziemiance. Porta, mały legionista i ja. Dwaj Amerykanie podnieśli ręce do góry. Porta cisnął w nich granatem ręcznym. Pali się czerwone światło, kumple. Wszystkie miejsca wyprzedane. Amerykanie padli w deszczu stali. Ustawiłem nieruchomo nóżki karabinu maszynowego MG-42 na zrytym pociskami błocie. W chwilę później zaciął się. Otworzyłem zamek, Hajde bagnetem wyciągnął zdradziecki nabój. Byłem gotów ładować, nowa taśma amunicyjna. Szybkostrzelny KM pluł z pyska stalą. Gdy lufy stawały się zbyt gorące, odlewaliśmy się na nie, by je ochłodzić. Gregor Martin przyszedł z 3 nowymi. Orzeł, obładowany amunicją, wylądował obok nas. Bóg jeden wie, skąd ją dostał. Był prawie oskalpowany odłamkiem pocisku, brakowało mu też połowy ucha. Zmienił Hajdego jako mój pomocnik. Wcisnąłem kolbę w ramię, oparłem stopy o kamień. Mój KM pluł śmiercią i zniszczeniem. Piechurzy odziani w khaki gieli się i padali o 10 metrów przed nami. Nowe zacięcie. Orzeł podał mi bagnet. Do góry pokrywa zamka i precz z uwięzłym nabojem. Pokrywa z trzaskiem zamknęła się. Znów ładowanie. Mój MG-42 strajkował tylko przez parę sekund, ale z tego powodu tamci byli bliżej. Hajde też złapał karabin maszynowy. Klęczał z wielkim karabinem przyciśniętym do boku, strzelając. Jego nerki i kości musiały się zupełnie obluzować, ale on wiedział, jakie jest zagrożenie. W chwili, gdy tamci do nas dotrą, zginiemy. Żadna ze stron nie brała jeńców. Rosły stosy ciał. Porta i mały rzucali granaty ręczne. Gregor Martin wyszarpywał sznury zapalników, wręczał im granaty i liczył. Na ten widok osiwiałby każdy instruktor od granatów ręcznych, ale każdy granat wybuchał dokładnie na wysokości pasa przed nieprzyjacielskimi żołnierzami. Wtedy moździerz zaczął pompować pociski. To byli Majki stary. Mike podawał pociski staremu. Sherman wychylił swój wielki ryj nad zrujnowanym murem klasztoru. Patrzyliśmy na jego brzuch wznoszący się nad nami. Za parę sekund przechyli się i zmiażdży nas. Porta skoczył na równe nogi i cisnął w niego minę talerzową. Słup ognia. Czołg zmienił się w szalejące piekło. Ludzki głos wydzierał się w panice. To był dowódca czołgu, który uwiązł w wieżyczce. Tors skręcał się konwulsyjnie. Machał rękami jak skrzydłami wiatraka. Jego dolna połowa paliła się. Amerykański piechur wymierzył mu coup de grace. Zmieniliśmy pozycję.
Dołączyło do nas kilku spadochroniarzy z ogromnym pękiem pancerfaustów. Legionista klęczał, trzymając miotacz ognia, który tryskał strugami ognia we wszystkie strony. Allah el Akbar! Vive la France! Krzyczał idiotycznie, jakby nie wiedział, że walczymy z francuskim generałem. Zaczęli się chwiać Amerykanie i wyzywający śmierć Nowozelandczycy. A wtedy wśród nas znalazł się Jednooki, w jednej ręce trzymając nagana, a w drugiej swą sękatą laskę. Do mnie! Rozkazał. Za mną! Zgubił swoją czarną łatkę na oko i pusty oczodół pobłyskiwał czerwono. Jego generalskie odznaki na naramiennikach migotały w świetle tryskających języków miotacza ognia. Silny i pleczysty, toczył się jak walec parowy w dół zbocza, a tuż za nim ludzie z wszelkich rodzajów broni. Na prawo od niego szturmował Mike z ogromnym cygarem pięknie trzymanym pośrodku ust. Po lewej biegł Porta z żółtym cylindrem zsuniętym na tył głowy, opasły generał i jego gwardia przyboczna. Z dzikim fanatyzmem toczyliśmy się w dół zbocza świętej góry. Szalone walki wręcz toczono na stosach rozbitych murów. Gryźliśmy, warczeliśmy, kopaliśmy i wbijaliśmy noże. Amerykański kapitan, uzbrojony tylko w bagnet, rzucił się na lejtnanta naszej broni pancernej. Mundur miał w strzępach, był skąpany we krwi. Skierowałem na niego mój pistolet maszynowy, ale on był nieśmiertelny. Zabił lejtnanta. Bagnet złamał mu się. Pieniądz się z wściekłości cisnął we mnie rękojeścią. Podniósł kamień i rzucił się na spadochroniarza, który z KM-em zajął pozycję za skałką. Szalejący kapitan rozwalił mu głowę kamieniem, chwycił MG i zatoczył nim półkole. Pociski smugowe wyleciały z niego wachlarzem. Pancerfaust rozerwał go na kawałeczki. Amerykański kapral piechoty morskiej i niemiecki spadochroniarz leżeli spleceni w śmiertelnej walce. Amerykanin zatopił zęby w gardle Niemca. Francuski major siedział na kamieniu, próbując sobie wepchnąć wnętrzności do rozdartego brzucha. Czarny amerykański sierżant leżał z obiema nogami pochwyconymi i zmiażdżonymi przez gąsienicę wypalonego czołgu, strzelając huraganami pocisków z rozpalonego do czerwoności karabinu maszynowego. Obok niego leżał ogromny stos pustych łusek. Siekiera rozpłatała mu głowę na dwoje. Gdy skończyły nam się granaty, rzucaliśmy w nich niewypałami. Powietrze było pełne skowytów i gwizdów. Chmury rozerwały się. Z nieba poleciały płomienie. Ziemia rozpryskiwała się. Zapora ogniowa. Pociski amerykańskie i niemieckie zabijały bez wyboru swoich i wrogów. Sztab na tyłach spanikował i puścił w ruch gigantyczny młyn mielący wszystko. Skoczyliśmy szukając kryjówek i wraz z tymi, którzy przed chwilą byli naszymi przeciwnikami, rzuciliśmy się na ziemię i z wściekłością wymachiwaliśmy pięściami pod adresem artylerzystów, których nie mogliśmy widzieć. Ujrzałem, że leży na dnie leja po pocisku obok amerykańskiego szeregowca. Zbyt przerażeni, by mówić, przyglądaliśmy się sobie nawzajem. Kto ma strzelić pierwszy? A wtedy on z przekleństwem cisnął na bok swój pistolet maszynowy i wyciągnął paczkę kameli. Roześmiałem się z ulgą i zaproponowałem mu grifa. Rozpromienił się. Obaj ryknęliśmy śmiechem i padliśmy sobie na szyję. Zaczęliśmy mleć ozorami z ogromnymi wyjaśnieniami pełnymi śmiechu, z których żaden nie rozumiał ani słowa z tego, co mówił drugi. Zamieniliśmy się manierkami. W jego był Jean. W mojej Schinkenheger. Dwie postacie wpadły głowami naprzód do naszej dziury. Był to Porta i Mały. Cofnęli się, ujrzawszy Amerykanina. Mały odbezpieczył swą pepeszę. Kopnięciem wytrąciłem mu ją z ręki. Zrobiłem uspokajający gest do Amerykanina. Wpełzliśmy głębiej do dziury. Nasze manierki poszły w koło. Zamienialiśmy się guzikami, wstążeczkami. Amerykanin całkiem oszalał, ujrzawszy na mojej sakiewce czerwoną gwiazdę radzieckiego komisarza. Graliśmy w kości, palili grifas i kamele i opróżnialiśmy nasze manierki. Amerykanin pokazał nam na swej piersi tatuaż kaczora Donalda. Gdy poruszał pewnymi mięśniami, dziób kaczki otwierał się. Zaśmiewaliśmy się prawie na śmierć. Wtedy ostrzał artyleryjski został przerwany. Ostrożnie wyjrzeliśmy nad brzegiem leja po pocisku. Trzech Niemców i jeden Amerykanin. Teraz idę do domu, oznajmił amerykański szeregowiec.
Zsunęliśmy się z powrotem na dno Leja i serdecznie pożegnaliśmy się. Wymieniliśmy adresy domowe i numery poczt polowych, obiecując, że do siebie napiszemy, gdy tylko będziemy mieli czas. Osłanialiśmy go naszymi automatami przed jakimiś morderczymi diabłami, gdy biegł schylony w pół przez zniszczony pociskami teren. Ja osobiście uduszę każdego, kto w niego łupnie, powiedział mały. Widzieliśmy go, jak wskakiwał do ziemianki, a potem pomachał swym pistoletem maszynowym. Obok nas zaczął szczekać karabin maszynowy. Postacie w Feldgrau przeskakiwały przez nasz lej. Szło na tarcie. Pojawiły się postacie w khaki. Krótka seria z pistoletu maszynowego Gregora Martina. Zwinęli się. Jedna grupa zaczaiła się za wielkim kamiennym blokiem. Granat ręczny świszcząc poleciał przez powietrze. Przyczajona grupa zmieniła się w krwawy stos ciała ludzkiego. Naprzód! Naprzód! Jakiś Anglik przykucnął do skoku. W chwilę później z jego pleców wystawał drgający nóż. Więcej pocisków. Masy piechoty wyrosły jak spod ziemi. Wycofaliśmy się, stękając, pocąc się, z trudem chwytając powietrze, rzuciliśmy się w to, co kiedyś było okopem. Ustawiliśmy na pozycjach naszą broń automatyczną, podarliśmy swe koszule na paski i użyliśmy ich do oczyszczenia naszej broni z ziemi i brudu. Co powodowało, że walczyliśmy tak uparcie? Czy był to klasztor, święta góra, nasz kraj? Nie, walczyliśmy o nasze cholerne życia. Tylko tyle posiadaliśmy jeszcze. Byliśmy biedni jak myszy kościelne. Nie mieliśmy na własność czystej koszuli czy pary butów, które by nie przeciekały. Zapomnieliśmy, jak wygląda mydło. Nie byliśmy już istotami ludzkimi, lecz maszynami, które dostały amoku i zabijały wszystko, co żyje. Jednooki wylądował obok nas w leju. Jego pusty oczodół pełen był ziemi. Zapalił cygaro od rozpalonej do czerwoności lufy miotacza ognia. Jego jedyne dziko błyskające oko wpatrzyło się w portę. Przedstawię cię do odznaczenia. Jeśli ktokolwiek na nie zasłużył, to właśnie ty. Porta uśmiechnął się bezczelnie. Wolałbym raczej skrzynkę piwa i ładną, małą cipkę na własność. Fala armatniego ognia, taka jakiej jeszcze nie widzieliśmy, uniemożliwiła dalszą rozmowę. Monte Cassino zatrzęsło się. Trzęsienie ziemi o gigantycznej sile. Przycisnęliśmy się do ziemi, wbiliśmy palce w błoto, zrobiliśmy się malutcy. Staliśmy się insektami szukającymi schronienia w pęknięciach skały i pod każdą wypukłością. Dolina i góra stały w ogniu. Każdy milimetr kwadratowy został obłożony pociskami wielkiego kalibru. Wieś Cassino zniknęła. Jakiś spadochroniarz zwariował i rozpoczął wspinaczkę. Wdrapywał się po gołej skale jak małpa, dokonując wyczynu, który w normalnych warunkach byłby wiadomością na pierwszą stronę gazet. W obecnych prawie nikt tego nie zauważył. Nerwy już nie wytrzymywały, leżeliśmy twarzami w błocie, pociski dymne, maski gazowe. Wtedy nadeszli. Najpierw Polacy, dywizja karpacka. Za Warszawę! Wołali. Wycofaliśmy się do klasztoru. Okopaliśmy się. Pojawiły się pierwsze postacie w khaki i zostały skoszone. Ciała, ciała, stosy ciał. Ludzie byli paleni, ludzie byli miażdżeni, ludzie byli ścierani na proch. Kilka tysięcy Marokańczyków, dowodzonych przez fanatycznych francuskich oficerów, podążało tuż za polską dywizją, której atak załamał się w skoncentrowanym ogniu karabinów maszynowych. Polski podpułkownik, krwawiąc z niezliczonych ran, wstał z leja i krzyknął do 20 ludzi, jedynych, którzy pozostali z całego jego pułku: naprzód, niech żyje Polska! Na szyi miał zawiązany szalik w kolorach polskiej flagi narodowej. Jesteś moją bratnią duszą, powiedział legionista, klękając i starannie mierząc. Będziesz siedział po prawej ręce Allaha, mój dzielny Polaku. Następnie opróżnił magazynek w brzuch polskiego oficera. Bóg jest mądry, szepnął. Nie naszą ludzkiego robactwa sprawą jest pytać dlaczego. Chwycił pęk granatów ręcznych i wrzucił je do gniazda amerykańskich karabinów maszynowych. Wtedy nadeszli górkowie w kapeluszach o szerokich kresach, z jednego boku podwiniętych do góry. Zginęli w ogniu naszych karabinów maszynowych. Walczyliśmy w ruinach klasztoru.
Marokańczycy obcinali uszy tym, których zabili, aby móc pokazać po powrocie do domu, ilu załatwili. Nosili brązowe kapelusze naciągane głęboko na głowy. Legionista uniósł się na ich widok morderczą radością. Wydał swój dziki marokański okrzyk wojenny. Brązowi chłopcy tu są! Wrzeszczał, odrzuciwszy głowę do tyłu w wariackim śmiechu. Zabić ich! Avant! Avant! Vive la Légion! Poszliśmy za nim, jak to zwykle bywało poprzednio. Jednooki próbował nas zatrzymać. Szaleńczy pomysł. Z wściekłości cisnął za nami swą laskę. Strzelaliśmy z biodra w biegu, zmieniając magazynki. Marokańczycy zatrzymali się zdumieni. Jakiś spadochroniarz zeskoczył ze skały w sam ich środek i zaczął obracać się wokół, siejąc pociskami ze swego szturmgeweira. Biliśmy łopatkami i kolbami karabinów, dusiliśmy ich gołymi rękami. Mały wyrzucił więcej niż tuzin z nich ponad brzegiem urwiska. Porta i ja leżeliśmy z MG-42 na pozycji za stosem trupów, żygając śmiercią wokół nas. Teraz Marokańczycy i Gurkhowie okopali się. Gdy zapadły ciemności, podkradliśmy się pod dowództwem legionisty i bez najlżejszego dźwięku wpadliśmy na nich i poderżnęliśmy im gardła. Hajde powrócił do swej ulubionej rozrywki. Snajperstwa. Miał parę nowych karabinów z nocnymi teleskopowymi celownikami, za każdym trawieniem głośno rechotał. Leutnant Frick był coraz bardziej oburzony. Trafiłem go prosto w ucho, zawołał zachwycony Hajde. Biedny, łagodny jebaniec z dwoma paskami na hełmie. Hajde użył.